Szanowni widzowie, w kolejnym odcinku z Dying Light jest ze mną Małpka. Cześć, chciałem Kluski z Rasołem. Wielbiciel Danusi, szybkich samochodów albo odwrotnie. Szybkich Danuś i ładnych samochodów. Słuchajcie, no będziemy robili jakieś misje, ale zrobiliśmy tutaj sobie z Małpką lekkie Watergro, które nam się udało o dziwo wygrać. A było jakie ciężko. Dziwo? Było ciężko. Przyznaj, że było ciężko. Było ciężko. Było no sporo tak, no, zombiaków, które chciały nas zabić. Kolejni są. Ej! Który to jeszcze żyje? Ten! I ciągle jest ciężko, ale to chyba musimy do tego się przyzwyczaić, że jest po prostu ciężko tutaj grać, bo to jest inwazja zombie, no ale to z drugiej strony trudno, żeby było łatwo, jak to są zombiaki. Słuchajcie, Marek, co robimy, kochany przyjacielu? Idziemy oddać... Czekaj, zobaczę w misję. Pomów z Rahimem w gnieździe, na przykład. A może tych bliźniaków, czy kogoś zrobimy? Możemy, zróbmy bliźniaków, to jest dobry pomysł. Tylko ja muszę chyba to odpalić, nie? W misjach. No, musisz ty. Haki. Kochani, robimy haki dla bliźniaków. Hopsasa, hopsasa, nie idź przez autostradę, pamiętaj. Nie bądź mięczakiem. A jak myślisz, którędy ja idę? Przez autostradę, zgodnie z naszą świecką tradycją. Uratuj szaleńca. Możesz nie zdążyć. Dzięki, bracie. Już miałem dać za wygraną. Dostałem Szechmierza. Stążyłem. Wiesz, co u mnie zrobił? Nie. Mówiąc grzecznie, przewrócił się. Ja skoczyłem z góry. To może dlatego się przewrócił. Biegniemy? No ja wchodzę na górę. Prędy tu się wchodzi. Jak powiedziała mowa, po tym samochodzie chyba. Ej, skrzynki. Bierem. Nie można otworzyć ich. Takie oszukane te skrzynki. Kurczę. O! Za sekundę tam do ciebie dojdę. Też to chcę. Nie wiem, czy to masz, ale też to chcę. A to jest skryte, bo to bezpieczna strefa jest. Przechowalnia? Co to jest za dziwna rzecz? Czemu to jest? A, bo są moje rzeczy. Tu jest spanko. Co ty robisz, przyjacielu? Przebierasz się, prawda? Zakładasz coś wygodniejszego. Dzień dobry! Tak. Crane? Dokładnie, jesteś żeby Crane, mam rację? Tak. Kyle Crane? Tak. Erwin Snowberg, reżyser filmowy. Zrobiłem serię filmów Zombiehilacja. Zakładam, że widziałeś. Nie. To skłaniające do refleksji filozoficzne dzieła o ludziach bardzo podobnych do ciebie, którzy muszą zabijać zombie, bo tak, szczegóły nie są ważne. Ważny jest tylko koszt produkcji. Głównym kosztem jest makijaż. Mówię tu o gnijących łbach, odpadających rękach, zwisających flakach. A gdy potem rozwalasz to z broni palnej, koszty są porażające. Więc przybyłeś do Haranu. To tragedia, rzecz jasna, ale tutaj cały majątek w efektach specjalnych po prostu kuśtyka po ulicach i tylko czeka, aż im się porozwala łby na potrzeby mojego nowego filmu Zombiehilacja 4 Martwy Lunch. Potrzebuję tylko jakiegoś wariata z karabinem, który będzie je widowiskowo kościć, a słyszałem, że ty byś się nadawał. Przyznaję. Pogadałem z kolesiem. Co ty masz na sobie? Kurde, wyglądasz jak komando foki. Dobrze, idziemy do nich, bo ta misja nie jest fajna. Dzień dobry! Ja już jestem, a ty gdzie jesteś? Cześć, czołem! Witam was w Patii. Pomotu.
Tolga i Fatin? To wy? Tak! Jak to wykoncypowałeś? Kogo obchodzi, jak jego małpi muszek przetwarza informacje? Mamy dla niego robotę. Zgadza się, Tolga. Pamiętaj, krótkie słowa. Nie nawieszaj mu we łbie. Musimy przenieść trochę sprzętu przez miasto. Jest dość ciężki. Jak ciężki? Za ciężki dla ciebie, małpoludzie. Przetransportujemy go w powietrzu na wytrzymałych linach transportowych. Genialne, nie sądzisz? To był mój pomysł. Wcale, że nie. Powiedzcie, czego wam trzeba. No, haków, oczywiście. Na czym niby mamy zawiesić sprzęt? Znajdziesz je w magazynach kolejowych. Czy on wie, co to magazyn? Zapewne nie. Sprawdź w słowniku, tylko migiem. Ten projekt jest ważniejszy niż cokolwiek... Można ich zabić? Nie. ...jak ty może sobie w ogóle wyobrazić. I nie próbuj odgadnąć, co to... Przyjacie, ja zgaszę światło w pokoju, zaraz wracam. Dostaniesz ten tmiaka. Czy jest lepiej? Chyba tak będzie lepiej. Ej, na czym... co się stało? A już koniec historii. Małpko! No to i lecimy. No pewnie. Zatrudniliśmy goryla do roboty dla szympansa. Miałeś na myśli orangutana. Nie przez autostradę. Tak, tak, jak zawsze. Jak tam twój stan apteczek? 13, przyjacielu. Ej, zrzut! Gdzie rzut? Właśnie dostałem z prądu. Właśnie mnie wyrzuciło. Już? Już, przyjacielu, uratuję cię. Zza światów. Zaprosiłem cię i jeszcze zaproszę cię raz. Do reguły trzeba było dwa razy. Ja biegnę po rzut. Ale gdzie on jest? Tego nie widzę. Gdzie jest ten rzut? Zaprosisz mnie jeszcze raz? Co? Jeszcze raz, dobra. Ale tego rzutu nie widzę, przyjacielu. Rzut jest chyba w tym, w magazynie, w środku. Ej, no coś nie mogę dojść. Kochany, rzut jest w środku. Wiesz, przyjacielu? Dołączyłeś? Czy nie? Małpeczko! Poda. Ale rzut jest w magazynie, w środku, stary. I tam są ludzie i Raisa. Ja problemu nie widzę, a ty? Ja też, tylko nie wiem, jak tam trzeba dojść. A gdzie jest? Tu? Na górze, widzisz, tam jest człowiek Raisa. Mogę dać mu headshota nawet. Hmm. Już. To mi się podobało. A ja już tam zaraz wejdę na tą górę. Tutaj. 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 Tu. Paparazzi. Nie! Spadłem. Małpa, spadłem. No niestety, twój pech. Moje szczęście. A ty nie? Nie spadłeś? Ty zdrajco. No ja tu walczę teraz już z nimi. O, oj. Mówiłem, poczekaj. Ja spadłem, ale do środka. No ja znowu spadłem. No czemu ja z tego spadam? To może trzeba na daszek wejść. Jak to trzeba zrobić? Biegnę do ciebie, przyjacielu. Poczekaj chwilę. Okej. Ja tu będę sobie tłuk zombie, żeby było miejsce. To gdzie mam skoczyć, żeby nie spaść?
Bo ja ciągle spadam. Poczekaj. Ja ich zabiję zaraz z karabinu. No to dobrze by było. Trochę mam zeza, ale dobra. Marek, tu jest bardzo dużo lutu w środku. Ale, no Jezu, udało się. Biegnę. Najpierw rzut, czy co? Ja tu zajmuję się teraz wszystkim w tym momencie, także wiesz. Po prostu są ludzie jeszcze, o kurde, gajsa. Ty masz na górze jedną paczkę z rzutu chociaż? Mam to ludzi gajsa, stary. Ja jestem na dole niestety. Wszyscy. Nie wiem. Nie co... wszyscy, spójrz w dół. Ale wszyscy, jeżeli chodzi o Raisa. Jak tu jeden się z nim bije? Dobra, jak to się mówi? Poczekaj, no ja snajpię z góry. To ty z góry, a ja z dołu. Marek, nie pogardziłbym twoją osłoną mnie tutaj. Gdzie jesteś, przyjacielu? Przy ściance. Trochę ich pozabiałem z góry, ale ten... Ale nie widziałem żadnego zrzutu, wiesz tam? Jest na skrzyni. Na wagonie tutaj jest. Dobra. Czyli generalnie podli ludzie Raisa. Też to zrobili. Zostawili zrzut, żeby zombiaki się nim zajęły. Nie chciało im się walczyć, dziady. Weź się kamufluj. Ale to fajnie się morduje. Musi gdzieś tutaj coś się nazywać. Ale tu ich my jest. Chyba robimy... Ej, my chyba robimy jeszcze inną misję dodatkową. Tak, robimy. To nie jest to miejsce nawet. Ale fajnie jest. Ale tu też jest misja. Nie ma, jak to, cytując klasyka, nie ma bunków, ale też jest zajebiście. Wiesz co, mi się wydaje, że byłoby wskazane tutaj razem chodzić. Bo to ich jest za dużo tych zombiaków. Tu jest jeszcze taki duży. W kasku. Hałas przyciąga uwagę. Nie wiesz o tym? No dobra, ale zabiłem tego dużego z karabinu. I tak on trzeba było go zabić.
są jakieś chemikalia. Cynk sproszkowany. Tak, to jest dlatego koleś na to chciał robić chyba te flary, wiesz? Zabrałeś tam z góry Tom? Nie, z góry... Ale kuzynę? Nie, gdzie była? No tu na dole i na górze też jest. Naprawdę? Ale teraz to mi pomysł, tymi ząbiakami to przywołałeś. Wiesz. Halo, Marek, słyszysz? Tak, słucham cię cały czas. Wiesz, ja tam wychodzę w kamuflażu i mi nic nie robią one. Ale gdzie mówisz, że ta antyzyna jest? Tu jest jedna, a druga jest tu wyżej, tam. Poczekaj, zaraz mi pokażę jeszcze raz, dobrze? Bo tutaj mam jakiś lód. Skaczę. Gdzie, kochany, jest ta jedna antyzyna, powiedz. Tam? Tu jest jedna i tu na ziemi była druga skrzynka. A to skrzynkę to mam, skrzynkę ogarnąłem. Więc to może włączmy tą misję teraz, co robimy ją jednak, żeby ją śledzić. To był... Okay. A co to była za misja? Zioła, haki, ognik? To był ognik chyba. Tak, to był ognik, widzisz? Tutaj myślałem, że tu jest jeszcze jakaś, linia kolejowa, tu jest jakaś skrzynka, chodź. Idę. Kurde, prawie. Dobra, otwarłem. Okej. Okay. Gwiazdki i papierosy. Dobrze, i teraz by trzeba było się tam skierować, a żeby tam się skierować, małpa musi pomyśleć. To jest też nie byłoby złe. To udać się, przyjacielu, na górę, bo tam są karabiny. Ale którędy tu wyjdziesz na górę? Tego nie wiem. Właśnie. Poczekaj. Dobra, ja już widzę chyba. Chodź. Tu koło mnie. Kajty jest. Na górze. Jest to gaza, a ty nie mówisz, że tu gaza jest. Ale z ciebie przyjaciel. A bo ja się gazami przejmuję. O, rzeczywiście są karabiny. No. Jesteś? Tak, jestem na górze już, no. Masz jakiś karabin jeszcze? Nie wiem, bo ty zabrałeś wszystkie, więc... Tak, zobaczymy. Nie, chyba ty je zabrałeś, ale wiem, że były. O! Ja tak myślę, jak teraz się tam... dostać... Jak spaść na dół? Tędy? Nie. Czekaj, no. Bo my musimy być... tu. Gdzieś tu musi być dziura. Co to się stało? Komu? Wejdź tu do góry. Idę. Bo tu może być niezła zadymka. I tam pewno jest tak pentyna znając życie. Wiesz, którędy ja tam weszłem? Po tej. Chodź tu do mnie. No.
ładunku i szykuj jakąś broń. Chyba czekaj, to czemu nie robić temu tych granatów? Petard. Przyjacielu, powiedz mi. Bo ja jestem przecież wojownikiem. Ja wiem, ale to szkoda twoich... Poczekaj, zobaczymy. Ja nie wiem, czy ktoś tam jest. To jest coś tam? Nie. Skoczyłem pierwszy. Szukaj wszystko, co możesz. To są drzwi do otwarcia, tam dopiero może być zadyma. I tu też można otworzyć. Ale to tu idziemy. Ja wiem. Skrzynki. Otwierasz, czy? Otwieram. Aha. Także widzicie, zabawa jest przednia z małpiszonkiem naszym. Idzie, osłaniam tyły. Wobec czego mam gotowy koktajl Mołotowa, to się odsuniesz. No jeden, to nie. Poczekaj chwileczkę, tylko... Nie chcę zginąć. Potrzebujesz tam pomocy? Pewnie tak. Oni są jakieś bardzo wytrzymali, ci wiesz? Jest. Coś mi laguje, kurde, gra. Ja już tracam sobie, ale na wschodzie nic na razie nie widzę. Kurde, przepraszam. Mi się zepsuła broń. Chodzimy dalej. Czekaj, ja bym wziął fanty jeszcze po nich. No ty zbieraj fanty, a tu już skrzynię otworzę. Ja sobie fanty w drodze powrotnej zabieram. Mamy tutaj terpentyny jednej. Nie ma tutaj tego. Musi gdzieś być. Tak, przyjacielu? Idziemy. Tak, ale gdzie? Przecież to jeszcze skrzynka jest. To znalazłeś, tak? Gdzie było? To są te białe te tu na przykład. Ale już masz. Mam. Gdzie masz skrzynkę? Możemy wracać. Nie wiem gdzie, ale możemy. Najszybsza droga, dobra, tu... Nie musi być, no chociaż może być, mamy 24 minuty, to może być szybka droga. Nie, musimy się cofać, tam na sam początek. I co, na górę wchodzimy? No właśnie, bym tak... Ty tędy wyszłeś, ojejku. No musimy górą wyjść, musimy. No to chodź, przyjacielu.
Już idę, już. Zombiaki w wagonie kolejowym, kurde, to jest misja. A może zróbmy teraz tamtą misję, dokończmy tych braci. A to w drugim odcinku. Najpierw zróbmy to, a potem tam pójdziemy. Wyrzuciło mnie. Dobra. Proszę, przyjacielu, zapraszam cię. To jest taki szczyt miłości. Małpko, zapraszam cię, morduj ze mną zombiaki. Staram się, ale coś idzie nie tam. Jeszcze raz, przyjacielu? Bardzo proszę. No nie mogę jeszcze bądź. A co to, Danusia? Taki żarcik. Dochodzę. No bo ja długo chodzę do Jamaski. Gdzie ty jesteś? Po drugiej stronie. Ale jak skoczyłem z góry, jak parkurowiec. To ja sobie pobiegnę kurą. Zabij Gaisa. Widzisz to? O panie, zanim ja tam dojdę. Sam się o to prosiłeś. Chodź tu. Jest wszystko, ja znikam. Tak? Jedni zabił. Cieszyć to, wypadam. Gdzie ten drugi? Jeden zabity jest. Właśnie odrąbałem głowę zombiakowi. Jestem z siebie bardzo dumny. Co mieliśmy robić, przyjacielu? Poczekaj. No ja czekam przy misji. Aha, dobra. To daj mi sekundę jeszcze. Ja go zmontowuję jakieś złe bronie. Bo z tego człowieczka Raisa mi wpadła fajna rzecz. Biegnę do ciebie, przyjacielu, już. Szczególnie, że gonią mnie wirale. Ale jestem z siebie dumny, tak? 44 apteczki mam. Jezus Maria, małpa, wstydź się. Ale lubię taki mi, to była fajna misja. Zabij ludzi Raisa. Teraz to łatwe i przyjemne. Gdzie mam iść? A tutaj, dobra. Może do mnie? Dzień dobry. F! Masz je? Masz je? Pokaż mi! Tak! O tak! Stary, wspaniale! Zaid będzie żył! Zapowiada się początek. Nie jesteśmy przyjaciółmi. Nie, oczywiście. Mój błąd. Znajomości. Nawet i to nie. Powiedz mi tylko, jak je robić i już mnie tu nie ma. Jasne. Rozumiem. Nie musisz się powtarzać. Rozumiemy się doskonale. Umowa stoi. Zaid, zamknij się. Tak jest. Dobra, i kochani, dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Dziękuję wam ja, dziękuję wam też Małpka. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki z serii. Dokładnie, tak, a my teraz nagrywamy drugi odcinek. A co?